Na Trójstyku w pierwszą niedzielę maja postawiono kolorowego Moja. Bardzo symboliczne wydarzenie. Spotykamy się razem z włodarzami gminy czeskiej Hrczawa i gminy słowackiej, tutaj Czerne, zaraz po sąsiedzku. No i w tym roku wyjątkowo dopisali turyści, mieszkańcy. Jest to naprawdę dla mnie bardzo duże zaskoczenie, ale warto po tej pandemii wznawiać te wszystkie wydarzenia. Warto się cieszyć to i świętować wspólnie razem ze sobą. Także jest to dobry czas, żeby po prostu być ze sobą, cieszyć się, no i postawić tego Moja. Z jednej strony stawianie Moja jest okazją do wspólnego świętowania, ale z drugiej strony ten wielki słup zwieńczony ozdobną choinką ma bogatą historię i symbolikę. Moj to jest symbol życia, symbol nowo narodzonego życia, pobudzenia też w ogóle przyrody do życia. No i też ta kapkę mamy jeszcze zima, bo majówka się no musi kojarzyć z ciepłem, z grillami i z kanecim. No jednak jeszcze, chociaż dzięki pomboczkowi dzisiaj jeszcze ta pogoda się uderziała. No i to jest taki też podziękowanie, taki wyraz też tej symbiozy człowieka z tą przyrodą. Stawia się też Moja pannom, co wychodzą za mąż, też na świętego Jona u nas w tradycji. Jako wyraz zalotów kawalerowie ustawiali Moja przed domami panien na wydaniu w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Słupy ustawiano używając do tego lin i wkopywano je na kilka metrów w ziemię. Moja obalano miesiąc później. Moje dzisiaj stawiane są zazwyczaj w centralnych punktach wsi, ale w niektórych domach tradycja ta jest ciągle kultywowana. Ten moje taki wielki, wysoki, tak widzicie to, tą mobilizację i bardzo dobrze te siły się zebrało. Bogaty w symbolikę słup to nie wszystko. Ważne jest również samo miejsce jego postawienia, czyli Trójstyk. Miejsce styku trzech granic. Tu kiedyś nic nie było, granica była, ja od młodych lat znałem to miejsce, tu nie, w tym miejscu, gdzie stoimy, nie było wstępu, bo tu już pod nami kawałek 10 metrów, czy 15 metrów, jest, był pas graniczny zaorany, wojsko pilnowało z bronią, co kawałek był żołnierz, no i także nie wolno było, nawet dziecku nie wolno było na pas graniczny wejść, no były kłopoty, no i... Teraz jest ta granica, ale jednak taka dostępna, otwarta. Dostępna, otwarta i z tego się bardzo cieszymy. No i że tutaj powstał ten Trójstyk, rozbudowany jest i mamy wspaniałych sąsiadów, Czechów i Słowaków, z którymi się spotykamy. Mamy nową kładkę i to bardzo, bardzo nas cieszy. Mamy projekt na zagospodarowanie całego Trójstyku. W tym roku powstanie tężnia, powstaną tutaj ścieżki, będzie oświetlony Trójstyk, no i mamy już piękny napis I love Trójstyk. Także naprawdę myślę, że już pod koniec lata, na jesień, będzie to wyjątkowe miejsce, gdzie będzie dużo i turystów, i mieszkańców. Także serdecznie wszystkich zapraszam. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.